Jerzy Górski to były narkoman, polski triatlonista, mistrz świata w podwójnym Ironmanie, organizator imprez sportowych, a także bohater filmu Najlepszy. A dla nas człowiek z pasją, inspiracja, a przede wszystkim przyjaciel. Bo tak naprawdę to nie jest ważne bieganie. To jest jeden z elementów. Można być jakby mistrzem tego, co robimy po prostu w innych jakby dziedzinach życia. Można być, można mieć pasję świetną do robienia zdjęć, do śpiewania, do rzeźbienia, do czegoś, co nas zaczyna pochłaniać i my zaczynamy poznawać siebie, zaczynamy iść tą drogą i próbujemy być lepsi, coraz lepsi na tej drodze. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w życiu nie być aktywnym ruchowo. Tu nie chodzi o mistrzostwa, tu nie chodzi o najlepsze wyniki, aczkolwiek one się gdzieś tam po drodze rodzą, jeśli cokolwiek robimy ze swoim ciałem. A jeśli robimy coś ze swoim ciałem, to również, że tak powiem, rzeźbimy swój umysł. A bieganie jest taką najprostszą formą ruchu, bo każdy, jakbyśmy popatrzyli na dzieci, to one nie potrafią chodzić. One biegają. Po domu, po ulicy, po szkole, przecież to ciągle wszyscy prawie biegają. To nie jest prawda, że ja nie potrafię, bo na przykład mam nadwagę albo nie umiem czegoś. To jest w ogóle nieprawda. Każdy ma swój poziom i każdy może to robić. To jest fantastyczna sprawa i ona może dać nam fajne poczucie, że ja też coś potrafię, że też coś umiem. Jest to właściwie lekarstwo na wszystko w moim przypadku. Jestem przekonany, że w każdym tylko trzeba spróbować. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie trzeba być absolutnie mistrzem.